Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, Panie Ministrze, tutaj padły takie niepokojące słowa ze strony przedstawiciela ruchu Palikota. Czy zdarzyło się w Polsce w ogóle, żeby podmiot leczniczy prowadzony przez Kościół katolicki nie udzielił wsparcia, pomocy ateiście na przykład? Bo takie pytanie padło, to jest niegodne, żeby pomawiać. Druga rzecz, czy zdarzyło się, żeby było pranie brudnych pieniędzy? Bo tutaj to było przywołane. Czy, no oczywiście, ale my nie możemy też nie reagować, kiedy takie słowa z trybuny sejmowej padają. Natomiast pytanie jeszcze jedno. Panie ministrze, jak jest obecnie z ubezpieczeniami? Ile podmiotów leczniczych ubezpiecza się? Jaka to jest kwota? Ile pan minister przewiduje, że będzie do 2013 roku podmiotów ubezpieczonych, na jaką kwotę, a ile po 2013 roku? Dziękuję bardzo.